ma tu Dawid witam na kanale dzisiaj jest taki pierwszy odcinek nowej serii na temat budowy plotera CNC takiego już z, powiedzmy że z prawdziwego zdarzenia ten który ostatnio zbudowałem który był głównie drukowany to było taki powiedzmy przedsmak tego aby coś się nauczyć coś zrozumieć myślę że już tam jakąś wiedzę pojąłem więc można zabrać się za budowę czegoś konkretniejszego taki oto zestaw jak tutaj widzimy zakupiłem sobie u Chińczyka na AliExpress. Przyszło mi to dzisiaj, trochę kartona jest, trzeba przyznać, że było to bardzo dobrze zabezpieczone, nic się nie uszkodziło, także jestem z tego zadowolony, no i pomyślałem, że może mógłbym zaprezentować w takim pierwszym odcinku jak to wygląda, co tu jest, jakie są założenia i zobaczymy jak to się rozwinie. Także zacznę od części mechanicznej, jakie będą wymiary, jakie tutaj mamy te prowadnice, napędy, no a później przejdę do części elektrycznej, także... Zapraszam do odcinka. Więc może tak na sam początek, to założenia są takie, żeby ploter miał przestrzeń roboczą 80 cm na 100 cm. Taką sobie ustaliłem jako kompromis między jakąś tam sztywnością maszyny a tym co potrzebuje. Aczkolwiek yy, zakupiłem sobie zestaw, gdzie mam te suwnice, prowadnice liniowe na metr m. Druga krótsza jest na metr a od osi zetowej jest na 30 cm tutaj też jest widoczna także z osią x i y mogę jeszcze pokombinować, mogę jeszcze zwiększyć ten wymiar to nie jest jeszcze jakieś takie sztywne i decyzja nie zapadła także tu jeszcze będę myślał, ale taki wstępne założenie jest to właśnie 80 na 100 a jeszcze zapomniałem powiedzieć, prowadnice liniowe są o szerokości 20 mm. także tu może ją pokażę to jest już taki jednak dość konkretny kawałek żelastwa wózeczki są jak widać takie one mają jeszcze opcję żeby podpiąć olejarkę tutaj mam te wszystkie kalamitki także wykręcamy tu jedną śrubeczkę wkręcamy kalamitkę i będziemy mogli to smarować co tu jeszcze mogę powiedzieć na temat tego wózeczka no że chodzi to bardzo ładnie nie ma porównania oczywiście do tego V-slota i profilu aluminiowego jednak to jest no kilka klas wyżej. Mimo, że to jest chińskie, pewnie byle jakie. To według mnie jest to naprawdę kawał solidnej prowadnicy. Z tego co sobie tak patrzyłem, to troszkę poszarpałem w dwóch rękach. No to oczywiście nie ma opcji, żeby to gdzieś jakieś lustro miało. Coś chodziło, gdzieś się wyginało. Jest to naprawdę sztywno siedzące na tej prowadnicy. A zarazem jeździ to naprawdę leciutko. No i jestem z tego jak na razie bardzo zadowolony. Oczywiście tutaj jeszcze mam dość sporą ilość tych wszystkich wózeczków wszystkie są takie same do prowadnic liniowych oczywiście dali jeszcze takie koreczki tak żeby tutaj się żaden syf nie zbierał w tych dziurkach tylko po wkręceniu śruby można sobie to zakorkować także będzie to pewnie też takie fajne rozwiązanie także to tyle słowem na prowadnice liniowe dalej mogę powiedzieć coś na temat śrub kulowych są one o średnicy 16 mm i skok gwintu na nich jest 5 mm na obrót. Dostaliśmy oczywiście do zestawu takie oto podczynki z jednej, z drugiej strony. W każdym pudełku są dwie oczywiście. I jeszcze są takie uchwyty na tą nakrętkę kulową. Ten klocek powinien nam oczywiście wejść na ten wałeczek. No i jeżeli będziemy teraz tutaj silnikiem kręcić, to nam się będzie przesuwać to. Oczywiście w górę w dół, także tak będzie realizowany napęd w tym ploterze. Oczywiście nakrętka kulowa chodzi sobie pod tej śrubie leciutko. Żadnego luzu tutaj też nie mogłem wyczuć, także z tego też jestem bardzo zadowolony. Jednak jest bardzo duża różnica między czymś takim a czymś takim. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, to luz na tej nakręcie to było około pół milimetra, no można sobie tym ruszać, to po prostu goniło. Tutaj nie ma żadnej opcji, żeby jakikolwiek luz był wykrywalny Także jest spoko Z takich dodanych jeszcze mechanicznych rzeczy Taki uchwyciek dali, cztery sztuki Do silników krokowych Tak to ma wyglądać po zamontowaniu No i tak fajnie, że takie coś dodali A nie, że też będzie trzeba drukować Ten uchwyt na drukarce Wiadomo, plastik, plastik Tu mam już jakiś kawał kątownika Ale i tak myślę, że chyba to będę sobie Próbować jakoś wyfrezować Z aluminium Także może to użyję, może nie, to się jeszcze oczywiście zobaczy. No i jeszcze bym zapomniał tutaj są cztery sztuki takich sprzęgiełek. Tu sobie już zmontowałem. A więc, tak ostatecznie, napęd jednej osi będzie wyglądał tak. Mamy silniczek, mamy uchwyt na silnik, mamy sprzęgiełko. Mamy uchwyt śruby kulowej jednej, śruba kulowa, nakrętka kulowa, ten bloczek trzymający, nasz element. No i. Podtrzymanie śruby kulowej na końcu. Także tak to będzie się prezentować. Teraz przejdę sobie już do części elektrycznej. No i zaczynamy od wrzeciona. Tutaj zdecydowałem się na wrzeciono chłodzone powietrzem. Jakoś tak mi się nie podobał pomysł, żeby ciągnąć te przewody wodne, jak było w zalecanym. Jakoś, no zdecydowałem się na to. Poza tym bardziej mi się podoba sposób montażu tego. Mamy tutaj po prostu taką płaską krawędź otwory 4 tu cztery z drugiej strony no i przypinamy sobie to wrzeciono do jakiejś powierzchni i będzie a to okrągłe chłodzone wodą to było w takim jeszcze uchwycie aluminiowym jakoś mi się to mniej podobało to jakoś tak lepiej według mnie wygląda to jest wrzeciono 2,2 kW i 24 tysiące obrotów na minutę maksymalnie oczywiście to jest silniczek trójfazowy no, i co tu jeszcze można powiedzieć? Takich ciekawostek, to zauważyłem, że na tej nakręce są tutaj takie otworki ponawiercone. Także fajnie, bo chyba ktoś podjął jakieś próby wyważenia tego. Także no to jest na pewno na plus. Tu jeszcze widać, że dołożyli zestaw uchwytów do frezów. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że to jest uchwyt na R20. No, i chyba na temat życia na to tyle. Może się tak pokażę jak to wygląda. Jest to dość spore. Też to sobie waży trochę. Także myślę, że powinno to działać. Następnie mamy sterownik do wrzeciona. Jest to taki chyba najpopularniejszy też. On nam ustawia częstotliwość przez co no, silnik się trójfazowy kręci z różną prędkością. No i to będzie sterowane także mamy możliwość sterowania obrotami co pewnie też jest fajne. Bo oczywiście w tym moim poprzednim było po prostu włącz albo wyłącz silnik. Tu już będzie opcja sterowania obrotami, także no fajnie. Następnie mamy zasilacz, jest to 36V i 10A. No, od zasilaczu chyba nic nie można więcej powiedzieć. Trochę się zdziwiłem na przykład, że jest jeden zasilacz do wszystkiego. Widziałem też jakieś opcje czasami, że mamy cztery mniejsze zasilacze, gdzie każdy zasilacz zasila osobno sterownik. Jeden od silnika, no ale. Takie dali, więc myślę, że to powinno działać. Dalej z elektroniki mamy tutaj czujniki krańcowe. To są czujniki indukcyjne. Także podjedzie coś metalowego, da nam sygnał, że coś zostało wykryte. No i są cztery sztuki tutaj w zestawie. Także na każdą oś mamy jedną sztukę. Z takich fajnych rzeczy mamy grzyba. Działa. Wiadomo, że było w miarę bezpiecznie, grzybek dobrze mieć. Kolejna rzecz tutaj widoczna: sterowniki silników krokowych. To jest model DM556. Był jeszcze jeden do wyboru, troszkę tańszy, ale o nim nie były zbyt dobre opinie. A na temat tego, już raczej wszyscy mówią, że jest spoko. Także myślę, że powinno to dobrze sobie działać. Następnie, tutaj co? Widzimy płytkę sterownika. Jest to płytka na USB tutaj jeszcze dostałem oprogramowanie usb mach 3 także fajnie że chińczyk dał jakiś zestaw startowy na to jeszcze nie jestem pewny czy będę chciał używać tego macha 3 czy może jednak nie będę chciał linuxa cnc no to jest sprawa rozwojowa no ale już fajnie że jest coś na start można to włączyć uruchomić a potem myśleć nad zmianą oprogramowania czy tam płytki sterującej to już będzie pikuś. tu jeszcze z takich rzeczy które dokupiłem sobie ekstra tego już nie było oczywiście w tym zestawie to jest taki, oto ręczny sterownik. Jest on oczywiście, tutaj jest widoczny, że on jest na 4 osie do wyboru. Tutaj mamy skalowanie, jak szybko sobie chcemy przesuwać. No i mamy to całe fajne, właśnie pokrętełko, które jest najlepszą rzeczą w tym. I jeszcze co mi się bardzo podoba, ono ma taką zapadkę, także nie kręci się tak spowodnie, tylko mamy tutaj po prostu kroczki wyskalowane, tak jak są te ząbki na skali. No i myślę, że bardzo fajnie to działa. Jest takie, no dość precyzyjne w sterowaniu. Naprawdę jestem z tego zadowolony. To jest wersja bezprzewodowa, także nie potrzebujemy kabelka żadnego. Gdzieś to można postawić, sterować. Myślę, że jest fajne. Tutaj jest taka jeszcze korpka do tego. Tylko nie mam jej wkręconej, bo to oczywiście zaraz chowam do pudełka. No ale jest korbka. Możemy sobie tak wygodnie wtedy kręcić. Fajnie to chodzi. No i chyba ostatni temat, który nam został Silniczki To są silniczki NEMA23 I mają one 3 Nm Generalnie do tego projektu Zalecane były silniki 2,2 Nm No ale jakoś tak Pomyślałem, że zabiorę sobie kapeczkę mocniejsze Tak może jeszcze teraz Dla porównania Tutaj jest silnik właśnie ten NEMA23 A tutaj mamy silniczek NEMA 17. No i myślę, że różnica jest kolosalna. Zarówno na szerokości, na długości. No i oczywiście waga. O ile pamiętam, to one ważą coś ponad kilogram. Jeden, nie wiem czy na dnie było 1,5 kilograma za sztukę. Także jest kawał silnika. No i na przykład śmieszna sprawa, jeżeli ten mały był w stanie kręcić jakoś tym ploterem ostatnim no to ten już musi mieć naprawdę dużo siły także to chyba tyle na ten odcinek będę za chwilę wszystko chować do pudełka żeby sobie czekało dalej na swój czas a w najbliższym czasie będę się już na dniach zabierał za kupowanie stali i spawaniu stolika do frezarki tak żeby już była tej frezarki oczywiście na korbki manualnej tak, żeby już była też działająca, można coś na niej robić. przykład chcę sobie zrobić takie biurko z szufladami na narzędzia. Także, no pewnie będzie też na temat tego jakiś odcinek. No ale to zobaczymy wkrótce. A teraz to by było na tyle. Także, trzymajcie się, cześć.